No i się wydarzyło. Chcąc ułożyć podłogę, zacząłem wszystko czyścić. Podniosłem nagrzewnicę, która jest do ogrzewania kabiny autobusu, naszego kampera. Ona była tutaj. To jest ta nagrzewnica. Ona jest zamontowana tutaj. No i się okazało, wyszło, że pod spodem mamy strupa, mamy rdzę, którą niestety nie chcę zostawić i muszę wyczyścić. Już wyciąłem kawałek blachy, ponieważ jest dość skomplikowane i trudne podejście tutaj do tego. No i teraz, żeby to usunąć, użyjemy przecinaka pneumatycznego. Tak, teraz musimy to poczyścić, dociąć nowe kawałki i pospawać. Wyciąłem te dwa kawałki blachy, już wyczyściłem, ale chciałem jedną rzecz pokazać. To była więźniarka i była dość regularnie czyszczona i konserwowana. I tutaj, gdzie schodzą się dwa elementy konstrukcyjne, czyli podłoga i element nośny tej podłogi, w tych miejscach no niestety gnije to i robią się dziury. Natomiast cała podłoga jest zabezpieczona taką masą bitumiczną. Posmarowana jest dodatkowo biteksem, więc jest bardzo fajnie zakonserwowana. No niestety są takie elementy w tym autobusie, ale to są tylko trzy miejsca, gdzie występuje tak naprawdę blacha. To są miejsca, gdzie jest kierowca, pasażer, ta komora tutaj do ogrzewania. I to jest wszystko, gdzie w tym autobusie, przepraszam, nadkola tylne też jeszcze są jeszcze blaszane. Natomiast nigdzie indziej nie występuje blacha, więc jest o tyle fajnie, że ta konstrukcja tak naprawdę nie jest mocno zgnita. Mało tego, już jest wyczyszczona. Więc widać, że nie jest to głębokie, jest to tylko powierzchowne. No i dobra, maluję teraz, będę malował teraz te elementy, które są wyczyszczone. Muszę je zabezpieczyć farbą. Tradycyjnie minia i chlorokauczuk. Mamy naszą blachę głębokotłoczną przygotowaną. Wymiary już zostały naniesione, wytrasowane, więc ja biorę się za ucinanie. No i mamy spasowane dwa kawałeczki blachy, są docięte. No i teraz w tej chwili będziemy, muszę je pomalować od strony wewnętrznej, żebym mógł je przykleić, ewentualnie przyspawać. No dobra, wyciągam blachę, biorę się za jej podkładowanie. Zaczynam montaż tej blachy tutaj. Mamy gumę na pędzel,
i tutaj, gdzie nie będzie spawane, po prostu damy to na gumie. Wczoraj skończyliśmy wycinać blachę i malować elementy konstrukcyjne podwozia. W tej chwili położyłem już gumę na pędzel i będziemy montować blachę. Tak została zabezpieczona farba, blacha farbą. I teraz będziemy to montować. Wyschła nam druga warstwa farby podkładowej miniowej, więc zaczynamy malowanie chlorokauczukiem. Dzisiaj w międzyczasie, jak schła farba, udało mi się dokończyć podłogę, czyli wykleić matą wygłuszeniową całą tutaj tą część, która nie była już jeszcze wygłuszona, bo będziemy na to później naklejać sobie materiał, więc musiałem to zrobić. Akurat był czas na to, kiedy schła farba, więc tyle mogłem zrobić. Mamy tutaj taką płytę. Jednostronnie przylepną z warstwą aluminium. Będziemy teraz dodatkowo wykleić tą naszą komorę. Będziemy teraz montować naszą nagrzewnicę. No i będziemy mogli położyć podłogę. No jak widać, dwa kawałki podłogi już położone. To jest z jednej i z drugiej strony przy nogach kierowcy i pasażera. Widać też otwory na lamelki, ponieważ zrobiłem tutaj połączenia lamelkowe, z tym, że wklejone są lamelki tylko w tej dużej płycie i tylko tam będą wklejone, bo w razie demontażu można będzie to wyjąć. Natomiast chodzi o to, żeby była powtarzalność montażu, czyli mamy w tych samych miejscach nam się płyty schodzą. To jest po pierwsze. Po drugie, wysokość tych płyt jest wciąż taka sama, nie zmienia się, czyli nie będzie to pracować na dywanie, nie będzie się uginać, nie będzie się odcinać przede wszystkim. I o to nam chodzi, więc idę zaraz po dużą płytę, składamy.